No, chyba wszystko. Jak pójdą dalej, to jestem gotów. A co z kredytem? No, a kredyt hipoteczny zostawiam tutaj. Nazywam się Grzegorz Mroczek i przez ostatnie kilkanaście lat pomogłem w swojej firmie już ponad 1000 osobom. Jeśli chcesz wiedzieć, jak uzyskać najtańszy kredyt hipoteczny, to ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Wojna w pobliżu naszych granic, czy też same przygotowania powodują zwiększenie niepewności, czyli inaczej mówiąc strach. A strach powoduje spadki na giełdach, czy też ogólnie mówiąc na rynkach finansowych. A musisz wiedzieć, że Twój kredyt hipoteczny to też jest pewnego rodzaju produkt finansowy. Więc jakie to wszystko będzie miało wpływ właśnie na Twój kredyt hipoteczny? Więc pierwsza sprawa. Ludzie będą wstrzymywać się lub oddalać z decyzją o zakup nieruchomości, na przykład na kredyt hipoteczny. Będzie to oczywiście czynnik wpływający na spadki na rynku nieruchomości oraz będzie mniej wniosków o kredyt hipoteczny. Przez to banki będą musiały zmniejszać marże swoich kredytów hipotecznych, aby ze sobą po prostu konkurować, a to oznacza niższe raty. Czyli mamy tańsze mieszkania i niższe oprocentowanie. Ale z kolei z drugiej strony mamy bardzo zachowawczą politykę banków. Oznacza to, że będzie gorzej o kredyt hipoteczny, czy to dla osoby prywatnej, czy też dla firmy. Więc wyższe ryzyko banków oznacza z kolei wyższą marżę, ponieważ bank będzie się bał, że ty czy ktoś inny później mu tych pieniędzy nie odda. Więc wyższa marża będzie oznaczała wyższe raty. I moim zdaniem ten drugi czynnik powodujący wzrost rat jest bardziej ryzykowny niż ten pierwszy w przypadku spadku. Mamy też do czynienia ze strachem, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Będzie się wstrzymywało to na przykład z zakupem czegoś, czyli na przykład nie kupię sobie samochodu, odłożę te pieniądze, bo nie wiem, co będzie. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na przykład w marcu, w kwietniu 2020 roku, kiedy właśnie to ludzie się bali w związku z wybuchem pandemii. I teraz jest to oczywiście czynnik zmniejszający inflację, a to z kolei ma wpływ na spadek wyboru na rynku. Ale z kolei znowu z drugiej strony mamy do czynienia z kapitałem zagranicznym, który ucieka z naszego regionu, ponieważ zostały na przykład sprzedawane jakieś aktywa, na przykład akcje, później zostaje to zamieniane na akcje na złotówki, złotówki na inną walutę, przez co mamy spadek wartości złotówki, czyli rośnie nam ryzyko wzrostu stóp procentowych, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej musi podnieść stopy procentowe, żeby ten kapitał zatrzymać na wyżej płacących lokatach, czy też na przykład obligacjach. I znowu uważam, że tutaj to ryzyko w związku z ucieczką funduszy zagranicznych jest wyższe niż to, co mówiłem wcześniej, że strach ogólnie w społeczeństwie, przez to nie kupię sobie przysłowiowego samochodu. Ogólnie mamy też do czynienia ze strachem na funduszach inwestycyjnych oraz innych ewentualnie inwestorach zagranicznych. Przez to to również będzie spowodowało spadek na rynku cen nieruchomości, ponieważ dany fundusz na przykład nie kupi danego bloku czy danej na przykład tam 100 mieszkań. Póki co jaki z tego wszystkiego płynie wniosek? Że im mamy większy strach, tym ceny nieruchomości są niższe, waluta słabsza, a oprocentowanie kredytów hipotecznych wyższe. Więc jak teraz przed tym wszystkim się zabezpieczyć? Pierwsza rzecz to jest weź kredyt hipoteczny ze stałą stopą procentową. A jeśli masz zmienne, to po prostu możesz sobie zmienić na stałe, czy to w obrębie swojego banku, czy też przenieść kredyt do innego banku. Nagrałem tutaj, masz link do odcinka, jak przenieść kredyt hipoteczny do innego banku. Oczywiście to, co wszystko to teraz mówię, to nie jest porada inwestycyjna w rozumieniu przepisów prawa. Więc przechodzimy do punktu drugiego, jeśli chodzi o zabezpieczenie. Miej poduszkę finansową w wysokości 6-krotności swoich miesięcznych wydatków. I to najlepiej w gotówce albo na koncie, wręcz nawet część tych pieniędzy powinieneś trzymać, czy powinieneś w gotówce, w mieszkaniu. No i teraz powiesz, no ale jak? Mamy inflację, to wszystko mi zje inflacja. No właśnie te pieniądze mają służyć jako zabezpieczenie, a nie jako inwestycje. Jeśli masz więcej pieniędzy, to wtedy oczywiście możesz inwestować. No i właśnie, punkt trzeci, jeśli chodzi o zabezpieczenie. Środki ponad poduszkę finansową możesz przeznaczać albo na nadpłaty lub na inwestycje. Na co masz przeznaczać, to zależy od Ciebie i Twojej wiedzy. Tutaj znowu masz linka, nagrałem odcinek do filmu Jak nadpłacać kredyt hipoteczny. I tam zarówno jest informacja o nadpłatach, jak i później są dwa kolejne odcinki z pytaniami i odpowiedziami na naszym kanale, jak właśnie robić z tymi nadpłatami, kiedy to robić, a kiedy nie. Czwarte zabezpieczenie to jest weź sobie ratę poniżej swoich możliwości finansowych. Czyli jeśli stać Cię na 2000 zł, to weź sobie maksymalnie 1400. 400. Jeśli masz już kredyt hipoteczny, no to staraj się przy nadpłatach zmniejszać tą ratę, aby ona była właśnie na bezpiecznym dla Ciebie poziomie, żeby w razie czego po prostu można było płacić mniej, a dopiero ewentualnie później skracaj okres, czy rób tam inne swoje plany inwestycyjne. Następne zabezpieczenie
to jest nie kupuj nieruchomości ponad stan. Czyli jeżeli na to na przykład stwierdzisz, że ty musisz mieć tą ratę 2000, a stać się tylko na 1400, bo ty musisz kupić takie, a nie inne mieszkanie, to zastanów się, czy potrzebujesz na pewno na przykład 80 metrów kwadratowych, czy może jak dobrze urządzisz się w 60 metrach kwadratowych, to ci wystarczy. Albo na przykład zamiast 50 metrów kup na przykład 35, jeśli jesteś sam. Może takie mieszkanie ci wystarczy, by wziąć po prostu jak najmniejszy kredyt hipoteczny. Szósta zabezpieczenie to jeśli masz wiedzę, przy czym podkreślam, jeśli masz wiedzę, to kupuj aktywa zagraniczne lub taki niezależny od złotówki, czyli na przykład złoto, akcje zagraniczne. Przy czym jeszcze raz podkreślam, że nie jest to porada inwestycyjna. Natomiast jeśli tej wiedzy nie posiadasz, to ucz się po prostu. Kup sobie na przykład książkę Forteca Finansowa pana Marcina Iwucz lub ewentualnie zbiór czterech książek Inteligentny Inwestor XXI wieku pana Cezarego Głuch. Ale oczywiście nie musisz wydawać pieniędzy na te książki jak nie chcesz. Po prostu film na YouTubie jest również mnóstwo darmowych filmów, które możesz sobie oglądać. I teraz na koniec ci dodam, że zwykle dziękowałem za obejrzenie tego filmu. Tym razem jednak ci nie podziękuję. Dlaczego? Ponieważ osobiście uważam, że nie powinieneś czy nie powinnaś oglądać tego typu filmów, ponieważ cały czas w społeczeństwie budowany jest strach i oglądasz to ze względu na strach. Przez ostatnie 2 lata baliśmy się spraw związanych z pandemią, teraz nagle sprawa lekko ucichła, mamy sprawy związane z wojną i tak dalej, za rok, dwa będzie znowu coś innego i tak cały czas będziemy żyć w strachu, zamiast spokojnie po prostu odpuścić. Więc tym razem ci nie dziękuję za obejrzenie tego filmu, ale pamiętaj, jak kredyt hipoteczny, to tylko strach, nie inwestuj.